Znowu jesteśmy w porcie we Władysławowie. Tym razem nie będziemy pływać na dorsze, a zaczerpniemy opinii, jak to wygląda od tej drugiej strony, ponieważ od tej drugiej strony, czyli od strony armatora, nie wygląda to ciekawie. Jestem teraz na jednostce Nereida. Jest to jednostka, która pływa z wędkarzami na dorsze z portu we Władysławowie. Koło mnie pan Arek, który wytłumaczy nam, o co chodzi w tej blokadzie portu, no bo dzisiaj będzie się działo. Dzień dobry, witam. Arek Szałwiński z jednostki Nereida z portu Władysławowo. Reprezentuję siebie i swoich kolegów z całego wybrzeża Władysławowo, Ustka, Łeba, Darłowo. Dzisiejszy protest ma formę blokady portu czasowego, kontynuacja strajku z Warszawy z 27 lutego. Byliśmy u pana premiera oraz pana prezydenta, nie przyjęli nas i jedynie złożyliśmy petycję taką, prośbę, a zarazem nasze żądania, co mają się do zasobów braku dorsza na Bałtyku. Protestujemy też przeciwko błędnej polityce rządu, wezwanie do ratowania i pomocy armatorów rybołówstwa rekreacyjnego. No właśnie, ostatnio borykamy się, w zasadzie wszystkie porty borykają się z tym, że troszeczkę mniej jest dorszy i ten dorsz jest taki mniejszy. Także coś jest na rzeczy. Panie Arku, o co chodzi? Faktycznie mało dorsza jest? Tak, to prawda. Jesteśmy w stanie to stwierdzić po tym, jak wychodzimy w morze i nasze połowy w ogóle nie przynoszą skutków. Jest to wręcz katastrofa. Tak bym to ujął. W tej kwestii miał nam pomóc rząd od gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Miał pan minister nam pomóc rozwiązać ten problem. Było nawet takie coś, że obiecał, że w ciągu 3 lat zrobi badania. Wyniki nam pokaże za 3 lata, ale to już będzie za późno. Blokujecie te porty, no i co chcecie uzyskać tą blokadą? Prosimy tak o uruchomienie doraźnej pomocy państwa ze środków budżetowych, jak i też Unii Europejskiej dla armatorów rybołówstwa morskiego. Prosimy o przeprowadzenie niezależnych badań ustalających przyczynę degradacji środowiska wód przybrzeżnych oraz Zatoki Puckiej, zmiany struktury zarządzania polskim rybołówstwem morskim, wstrzymywania wszelkich połowów w strefie przybrzeżnej do czasu wyjaśnienia przyczyn katastrofy zasobów ryb oraz uruchomienie programu naprawczego rybołówstwa morskiego. Prosimy o równouprawnienie armatorów rybołówstwa rekreacyjnego, tak jak i dla armatorów rybołówstwa morskiego. Od nas się wymaga ilości i rozmiarów sprzętów połowowych. Mamy opłaty te same, co armatorzy jednostek rybackich, prawda, te same mamy. Żądają od nas raportów połowowych, żebyśmy je zdawali każdego rejsu, czyli się przyczynamy do tego, tak jak rybołówstwo morskie, prawda? Rybołówstwo morskie dostaje dotacje za okres postojowy, my tego nie mamy. Dlaczego my nie możemy jednostek zutylizować, prawda? Chcielibyśmy dobrowolnego odejścia z zawodu. Jeżeli ktoś nie chce, bo ma tam swoje lata wypracowane, to dlaczego nie ma prawa odejść? Ale w tym momencie nie może tego zrobić, bo jest zmuszony pracować dalej, bo nie ma innego wyjścia, tak? Prosimy rząd, żeby nami się zainteresował, a nie tylko obiecanie i jakieś listy, a w tym kierunku dalej nic nie jest robione. Dzisiaj ten film powstaje na kanale Władek Team. My jesteśmy tutaj z armatorami już od w zasadzie 5 lat. Kiedyś była taka blokada też S6, dobrze mówię? Tak, było kilka lat temu, tak. Blokowaliśmy. I też byliśmy z nimi. S6, zgadza się, też tam byliśmy. Tak. Wtedy jeszcze te dorsze były duże, teraz one są takie skarłowaciałe. Dorsz nie ma chyba co jeść. Tak, powiem tak, żywi się głównie też szprotą, tak? Na tą chwilę szproty jest bardzo masowo, szprota wyławiana, tak? Nie mam na ten temat wiele wiedzy, ale wiem tylko tyle od moich kolegów, co mi powtórzyli, że ten sprzęt z roku na rok jest coraz lepszy, nowocześniejszy, tak? Większy obszar obejmuje łowienie tej ryby. Ja uważam, moje takie zdanie prywatne, że powinno się to ograniczyć. Czy jakiś tam okres wprowadzić tygodniowy, jakiś tam limit czasowy, że nie łowię cały tydzień, tylko przykładowo tam 2-3 dni, żeby troszeczkę to spowolnić, tak? Bo tak to ten dorsz nie ma się czym żywić i go zniszczą. Już jest, jak to się mówi, katastrofa, a za 2-3 lata to już w ogóle nic oni nie będą łowili. I tyle. Nie dość, że tego pokarmu też już coraz mniej, bo go wyławiają masowo, no to za chwilę nie będzie nic. Tak to wygląda. No tu się nasuwa takie pytanie, czy to jest kwestia paru lat, żeby ten gatunek dorsza się odbudował, że jesteście w stanie przeczekać to? Jeżeli by była taka sytuacja, jeżeli jest taka możliwość przeczekania, jak najbardziej, pewnie, że tak, ale też potrzebujemy, tak jak armatorzy jednostek rybackich, dofinansowania, pomocy, tak, z państwa, tak?
żebyśmy mogli przetrwać. Przecież my dajemy stanowisko pracy ludziom, tak? Nasza branża nie tylko się zajmuje wędkarstwem morskim. My pomagamy firmom gastronomicznym, tak? Gdzie nasi wędkarze jedzą w punktach gastronomicznych, tak? Na noclegach, bazy noclegowe, hotelarskie, tak? Sklepy wędkarskie z tego też korzystają, prawda? Że my zapewniamy sieć kilku takich podrzędnych, jak to się mówi, punktów, gdzie z tego oni inni też czerpią korzyści, prawda? Ostatnio była taka rozmowa poruszana odnośnie zakazu połowu dorsza na całym Bałtyku. Możesz o tym powiedzieć trzy słowa? Tak, doszły mnie słuchy, że przez IMGW, Instytut, jest planowane takie coś, zamknięcie Bałtyku w ogóle. Ale czy do tego dojdziemy, tego nie wiemy. No, na ten temat jeszcze nie mamy takiej wiedzy. Co z tego wyjdzie, no nie nam o tym sądzić, prawda? Już tam wyższe władze na ten temat coś mogą powiedzieć. Na pewno to się wiąże z zamknięciem zakładów przetwórczych całej branży i czy na to się zgodzi rząd, czy tam Unia, no to od nich zależy, prawda? Ale to się znowu liczy z dofinansowaniem nie tylko jednostek i armatorów, ale również tych przedsiębiorstw, prawda? Mhm. No i najprawdopodobniej, jak zrobią taki zakaz, to was pominą. Cały czas my jesteśmy gdzieś na szarym końcu, z boku. To nie, że coś tam mamy do armatorów, ale chcielibyśmy być na równo z nimi, prawda? Bo cały czas armatorzy jednostek rybackich, zawsze oni mają jakąś pomoc, tak? Mhm. Z każdej strony, a my nie mamy nic. Od nas się, tak jeszcze raz powtórzę, od nas się wiele rzeczy wymaga. My dostosowujemy się do tego, ale w naszym kierunku, żeby nam coś pomóc, nie ma nikogo. Jeżeli jest jakaś kampania wyborcza, przyjeżdżają, pokazują się, a jeżeli kampanii nie ma, to nikogo też nie ma, prawda? Pan Marek Grabarczyk jest w Gdyni na spotkaniu i nie zawitał do nas do portu i wie o tym, że robimy blokadę portów. I nie zawitał do nas, prawda? No bo to może taki temat niezbyt, wiesz, fortunny, nie? Dla nich, no bo to jednak... No jest jakaś porażka, mi się wydaje. No to jest takie spychanie, obiecywanie, zasłanianie się, a w rzeczywistości nic się nie dzieje, prawda? Mają gdzieś po prostu nas z boku, prawda? A o tym bardziej, że pan minister obiecał, bo pan premier i pan prezydent nie przyjęli, żeśmy złożyli pismo. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej obiecał, że do końca marca nam da odpowiedź, czy nam jest w stanie coś pomóc, jakiś program wymyśleć, żeby nam po prostu pomóc podbudować nas. Do dzisiaj nic nie ma, dlatego jesteśmy zmuszeni taki strajk zrobić, no bo innego wyjścia nie ma. Ludzie są tak zdesperowani, że są gotowi na wszystko. Nawet doszły mi słuchy, że chcą zrobić po blokadę głównych portów, jak Gdynia i Gdańsk. Mhm. Czyli to można nazwać, że to jest taki pierwszy etap tych blokad, takich tak, w tym to roku? Się zaczyna, tak, to się zaczyna teraz, bo wcześniej były pisma, postulaty i żeśmy byli i w Gdyni, w Mirze, prawda, też żeśmy rozmawiali tam dwa tygodnie nie bodajże temu z panem posłem Jarosławem Wałęsą, też z nim żeśmy tam rozmawiali, przedstawili mu nasze problemy, powiedział, że nam coś tam w stanie jest tam pomóc, ale jak to będzie wyglądało, to czas pokaże, prawda, ale każdy tylko słowami mówi, ale żeby to przełożyło się na czyny, to nie ma żadnego efektu, prawda. Dlatego zaczynamy teraz, tu i jak to się mówi już, prawda? A co dalej będzie, zależy od rządu, czy nam pomoże, czy nie. Jeżeli nie, to jesteśmy gotowi z moimi kolegami również, no, na większą skalę coś zrobić i tyle. No, jesteśmy zmuszeni do tego, nie?